Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Limbo. Z tej strony Szczepan. Dzisiaj rozpoczynamy od momentu, gdy w poprzednim odcinku złapałem tego robaka i już poszedłem dalej, padłem i zakończyłem. Dzisiaj polecimy dalej. Jak wiecie, idę w drugą stronę, gdy wpadnę do światła i nie mogę się zatrzymać. Po prostu jak nic nie wcikam, to idę wolno. Jak na duszę, to idzie szybciej. Aha. Czyli jak mam robaczka, to muszę się go pozbyć, dając zjeść go właśnie tym ptaszkom, czy cokolwiek to było. No dobra. Fascy. Co to? To jest zwierzątko? Uciekło. To dopiero. No dobra. Tam coś musi polecieć. Ej, patrzcie. Zagoniłem go do kółka. Kiedy namo? O, i prąd się zaczął robić. I spadł deszcz. No, teraz już wiem, co zrobić. Wystarczy, że... Tam pociągnę, żeby tam zalało wodą. O, tam leje się woda już tam. Że... Aha, tam jest jakaś kłoda, na którą będę mógł skoczyć. Okej. Nie za dużo. Żeby nie przesadzić. Ej, to opada. Padłem. Cholera. W którym momencie jeszcze jest? A, już jest deszcz, okej. Muszę to jakoś rozgryźć. Ciężki orzech. A to coś, ta rynienka. Ej. Czy... Wtedy to jakby nie było... Właśnie. Czy to było z tamtej strony poprzednim razem? No i więcej wody. To już się przelewało. Nie, więcej nie idzie, dobra. Tak, jump! No tak w życiu nie doskoczę. Coś tu musi być innego. No kurde, tam to było takie proste z tym chomiczkiem, czy cokolwiek to było, jakaś mysz, albo jakieś stworzonko. A to jest jakieś... Teraz jest tu. O. Tylko znowu jest w tym miejscu. Chyba, że... Chyba już wiem, co trzeba zrobić. Muszę poczekać, aż to zejdzie. Po prostu muszę przeciągnąć na ziemi to coś na środek. Że tak. I wtedy po prostu to przez to przeskoczyć. Okej. No, tak chyba wyjdzie. Jednak to nie było takie trudne, jak myślałem.
Rozchuśtam się. Hop. Dobra, jest mat, polecimy. O, jest! Udało się. No jednak nie było to takie trudne. Jak początkowo myślałem. Co, że tak głupio deszcz pada? Coś poszło nie tak. Hop. Okej, okay, dusiłem przez przypadek strzałkę w prawo. Okej. No, wyczuwam coś trudnego. Aczkolwiek nie mówmy. Mam dziwne wrażenie, że muszę to postawić gdzieś tu. Gdy będę przeciągał i otwierał coś. Dobra, ale otworzę to. I co to mi da? Tam jest jakaś drabina. Ej, ale dźwignia. Łoż ty! Kurde, już to miałem. A jednak dobrze myślałem z tą skrzynią, no. Ej. No dobra. Tam znowu na szybko, bo nie trzeba coś zrobić. Pach, pach, kilka kliknięć. No, no. Oj, no dobra, chyba wystarczy. Teraz odciągnąć to coś. O. Teraz pewnie z tej skrzynki na tą drabinkę. Już się pewnie każdy domyślił. O, nie przechylaj się. Skrzynio. Wierzymy w ciebie. No nie jestem pewien, czy woda przestanie się podnosić. No właśnie. Leci dalej, wejdę na drugą skrzynię. Żeby przeskoczyć tu. Tak dziwnie śmierdzi, albo muchy tak o nich latają dla zabawy. Ale chyba... O, jedno na to nie. Była dziurawa. Dobrze. Coś do odciągnięcia. I to woda nadal się leje. O kurde. Co ja mam tu zrobić? A to co robi? Balonik. Chcę obserwować. Odciągnąłem to i dzięki temu balonik wyleciał. Cały czas się powiększa, ale... Czy to popłynie? Pod to by musiał wpaść balonik. Tylko jak go przekonać, żeby tam wpadł? No, samo się nie uniesie, tak myślałem. No dobra. Czyli... Tak... Czyli nie wiem, może... Nie wiem, może trzeba go jakoś popchnąć tym, tak na tą stronę. Nie wiem. Takie pum. Jak kulkę do bilarda. O, no, a już wiem, o co chodzi. Dobra, poczekajcie, muszę zginąć. On wyskoczy, a wtedy muszę zamknąć. Tak, to jest prostsze niż myślę. Tak. To teraz sobie wyskoczyć ładnie. I ja to zamknę. Ojej, tak się przekrzywia. O. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja go mam popchnąć.
szybciej. Nie, będzie to w samym miejscu. Muszę go popchnąć w tamto miejsce. Kurde. Muszę tam sturla. Ajajaj. Tak łatwa, tak trudne. Jak już się wie, co trzeba już zrobić konkretnie, to jednak nie jest to aż takie proste. Czekamy. Hop. Jeszcze dodać samo. O. Teraz powinno być idealnie. Czyżby mi się w końcu coś udało? O. O. Czyżby? Chyba będzie tak. No. Przebalansować. Okej. Okay. Nie wiem, czy woda dalej będzie się podnosić. Chyba już nie. Po tym, co widać. Jeszcze jedna szybka zagadka? O kurde. Ej, jakaś dźwignia tam jest. Na dole. Okej. Okay. Jak przesuwam tą dźwignię? Aha, to się przelewa woda. Czyli musiał przelać tutaj tyle, żeby było mniej więcej równo, żebym zdążył wszystko... A nie, to się nie zmienia. To ta dźwignia? Upuszcza wała. Za mało wody w tym miejscu było. Czyli za dużo przelałem tutaj. I... Nie wiem, ile muszę tu przelać, żeby było... No... Nie wiem. Okej, jeszcze starczyło. Opuść się. No, no. Nie. No nie wiem. Jeszcze mniej, tylko że zaraz nie dosięgnę. Ile tyle? Tylko... To i tak się przelewa do równi. A, no tak, faktycznie. Mogę po prostu zatrzymywać to coś. Tu popełniałem błąd. Dobra. Przepraszam bardzo. No. Zabij się. Mam po prostu w odpowiednim momencie zatrzymać. Okej. Okay. How about już? Nie, nie, za mało. Okej, okay, to jest taka. No, no. Jak doskoczę, to będzie dobrze. O, 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 o. Opuszczam kloca. No i czyżby? Jest. W sumie... Tą zagadką zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Widzę, że jest robaczek, więc będzie znowu coś do zrobienia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!